Księga Ulic mówi jasno, kto obstawia Adesanie. Już najbliższy weekend, gala UFC 259. Oczywiście pojedynek, na który każdy polski kibic czeka najbardziej. Największa walka w historii polskiego MMA. Jan Błachowicz, Izrael Adesania. Ale to nie jedyne, to najważniejsze danie, ta truskaweczka na torcie podczas tej gali. A patrząc na kursy, myślę, że dobre typowanie i będzie można troszeczkę zarobić. Także zaczynamy analizować, typować UFC 259. O, jesteście. Zupełnie przypadkowo. Słuchajcie, no pierwsza walka karty głównej, bo kartą główną przede wszystkim się zajmiemy, czyli starcie Santosa z Rakiciem. I faworytem jest Aleksander Rakic i jak mam być szczery? Nie. Mój typ idzie na Tiago Santosa. Rakic jeszcze nie wygrał z nikim solidnym, a jedyną walkę z Gloverem Teixeirą przegrał. Myślę, że jeszcze nie ten pułap i kurs powyżej dwóch na Tiago Santosa jest naprawdę bardzo atrakcyjny. Tiago Santos, TKO, druga runda. Chciałbym powiedzieć, że niezwykle interesujące i wyrównane starcie będzie drugim meczem na karcie głównej, ale tak nie będzie. Drew Dober kontra Makhachev. Makhachev idzie jak burza i myślę, że tak samo jak burza przejdzie się po Drew Doberze. Jak? Decyzją, bo większość swoich pojedynków tak kończy Rosjanin tradujący w AKA. Pierwszy z trzech mistrzowskich pojedynków w starcie Piotra Jana z Aljamailem Sterlingiem. Kursy bardzo wyrównane po 1-8, bo też taki będzie to pojedynek. Kto zwycięży? Moim zdaniem, pomimo nawet gabarytu Aljamaila Sterlinga i tego, że ostatnio spisuje się dobrze, to Peter Jan ma taki argument w pięściach, że będzie w stanie znokautować Aljamaila Sterlinga i nie żartuje. Może zrobić to przed czasem. Strzelam pięciorundowy pojedynek, że w okolicach trzeciej rundy Piotr Jan ubije Aljamaila Sterlinga i będzie tylko o. Mniej więcej tak Amanda Nunes skopie Megan Anderson, bo tutaj w tym pojedynku nic się nie może wydarzyć. Absolutnie najlepsza zawodniczka na świecie. Myślę, że będzie w stanie ubić Megan Anderson w drugiej rundzie. Tylko o. Czas zatem na walkę wieczoru UFC 259, starczy Jan Błachowicz, Izrael Adesania. Zanim moje typy, to posłuchajcie jak mądrzy się, jak zwykle, Dominik Durniak. Już w nocy z soboty na niedzielę czeka na nas najważniejsza walka w historii polskiego MMA, a możliwe, że najważniejsze starcie w ogóle w dziejach sportu walki nad Wisłą. Jan Błachowicz i Izrael Adesania zmierzą się w walce wieczoru UFC 259 i choć Adesania jest faworytem, to bez wątpienia Jan Błachowicz ma swoje sposoby na to, żeby wygrać ten pojedynek. Jeśli uda mu się wyłączyć mobilność rywala, pamiętajmy, że walka toczy się w mniejszej klatce. Jeśli w końcu też zaprzęgnie do pracy swoją legendarną polską siłę, to może zaskoczyć i wprawić nas wszystkich Polaków w olbrzymią radość. Jeśli miałbym postawić na jakieś szczegółowe zakończenie tego pojedynku, to kusząco wygląda knockout w drugiej rundzie, bo sam Janek zapowiada, że tak właśnie wizualizuje sobie ten pojedynek. Także poddanie w tym starciu mogłoby nie być zaskoczeniem, chociaż pamiętajmy, że jeszcze Izrael Adesanya kłopotów na ziemi w swojej karierze nigdy nie miał, ale kto wie, może Janek będzie pierwszym, który właśnie mu te problemy sprawi. Oczywiście faworytem tego starcia jest aktualny mistrz kategorii średniej i to nie podlega w ogóle jakiejkolwiek dyskusji. 20-0 Izrael Adesania, fenomenalny styl. Ale jak mam być szczery, to mam wrażenie, że Adesania nie do końca wie, w co brzydko mówiąc się wpieprzył i będzie odbijał się od Janka w zasadzie od pierwszych akcji. Poczuje, jak duży błąd popełnił przechodząc do kategorii półciężkiej. Janek, dobry kurs na zwycięstwo, ale ja bym chciał zauważyć jedną rzecz. A może zanim ja zauważę tą rzecz, bo tam jest jeden kurs za 8,50. To może teraz indycage.pl. Już w sobotę bez wątpienia najważniejsza walka w historii polskiego MMA. Jan Błachowicz, Izrael Adesania. Największą szansę Janek ma na zwycięstwo przed czasem. Jeżeli walka pójdzie na decyzję, to prawdopodobnie wtedy ta punktacja będzie na korzyść Nigeryjczyka. Największa trudność to będzie szybkość, pewnie, którą trzeba będzie pokonać, ale ja wiem, jaki jest plan. Janek też wie, jaki jest plan. Wszyscy wiedzą, jaki jest plan, a 8-metrowa klatka pomoże w tym, aby to wykonać. W mojej opinii Janek wygra tę walkę przez poddanie w trzeciej rundzie. O i właśnie to jest bardzo ciekawe, co mówi Mariusz Olkiewicz, gdyż
Adesanya, jego w ogóle gra z pleców jest wielką niewiadomą, bo w parterze nie spędził chyba, nie wiem, kilkunastu sekund. I te 8.50 to zwycięstwa Jana Wachowicza przez poddanie. Mała klatka, w tym Apex Center, do siatki, do ziemi, 8.50, brzmi jak łatwe pieniądze. No dobrze, zobaczymy w takim razie jeszcze, co Bartek Stachura ma do powiedzenia, czyli Lowking.pl. Nie oszukujmy się, nieprzypadkowo Jan Błachowicz jest tutaj sporym bukmacherskim underdogiem. Izrael Adesanya to zawodnik niepokonany, wydaje się, że wręcz nietykalny, który jest absolutnym gigantem, jeśli chodzi o aspekty kickbokserskie. Owszem, Jan Błachowicz uderza bardzo mocno i jeśli raz dobrze trafi, jak najbardziej może znokautować Nigeryjczyka, ale mam wrażenie, że ta legendarna polska siła może przydać mu się szczególnie w obszarze klinczerskim, zapaśniczym i parterowym. Jeśli cieszyński książę zdoła przenieść walkę do parteru, z góry jak najbardziej może stłamsić, poddać lub porozbijać Nigeryjczyka. I w tym kontekście kurs bukmacherski na zwycięstwo Jana Błachowicza wydaje mi się atrakcyjny. Mam wrażenie, że czasami nasz ponosi hura optymizm, jeżeli chodzi o zwycięstwo Jana Błachowicza, bo przecież to jest Izrael Adesanya. Przecież on jest faworytem i wszyscy powinniśmy stawiać domy na Nigeryjczyka. Nie będziemy stawiać domów na Nigeryjczyka. Stawiajcie wszyscy na Jana Błachowicza, bo naprawdę myślę, że jest w stanie to wygrać. Jakkolwiek będzie miało drugorzędne znaczenie, aczkolwiek mój typ to jest Jan Błachowicz za 8.50 zwycięstwo przez poddanie, w której rundzie nie ma znaczenia. Myślę, że jak się uwali na Nigeryjczyku, to będzie w stanie go poskręcać. Niech naprawdę największym naszym zmartwieniem będzie to, jak będziemy godnie wyglądać, kibicując Jankowi Błachowiczowi w nocy. Którą koszulkę założymy? Co będziemy krzyczeć, jak ubije albo podda Nigeryjczyka? To są najważniejsze rzeczy. A kupony skreślajcie na Fortunie.